Mamy napisać równanie kondensacji dwóch cząsteczek kwasu aminopropanowego o wzorze. Taki mamy wzór, ja go troszeczkę rozszerzyłem niż jest u was w podręczniku, żeby ładniej i lepiej było to widać. Tutaj jeszcze sobie popodpisujemy. To jest standardowo aminokwas, to jest jego główny węgiel, tutaj mamy grupę karboksylową, tutaj mamy ten wodór, to jest ta nasza R, czyli ta reszta, i grupa aminowa. Teraz przypominam, że kondensacja aminokwasów to jest łączenie się ich większe zespoły. Mamy zrobić kondensację dwóch cząsteczek, czyli przerysuję jeszcze taką drugą cząsteczkę. Wy musicie przerysować, ja sobie to skopiuję. Ta grupa OH z tym wodorem dają nam wodę i reszta się łączy, czyli węgiel łączy się z azotem. No i de facto. To jest całość. Czyli po połączeniu będzie to. Teraz napiszę to tak jak w waszym podręczniku. Czyli będzie grupa aminowa na początku. Ja zawsze ją przez z lewej strony, bo lepiej to widać. Że lewa zawsze to grupa aminowa, prawa strona to grupa karboksylowa. Ale to nie ma znaczenia. Następnie będzie to CH, czyli to. Potem do tego będzie ta R, czyli CH3. I teraz wiązanie peptydowe. Wiązanie peptydowe jest tutaj, czyli to będzie to CO i HN, czyli napiszę je innym kolorem może. Ono jest bardzo ważne, czyli węgiel, tlen, następnie azot i wodór i to jest wiązanie peptydowe i z drugiej strony to samo, czyli CH, na dole CH3, no i grupa karboksylowa drugiego aminokwasu. I pamiętajmy jeszcze o tej cząsteczce wody, która się wydziela czyli plus H2O. Jeśli nie rozumiesz tworzenia tego, odsyłam do mojego filmiku z teorii.